właśnie maneczko załadowaliśmy rano i pokażę wam fajną miejscowość, taką wioskę. To się rzadko zdarza jeździć po takich właśnie farma. Co oni tam nazywają. No nie ma żadnej tam produkcji ani nic roślinnej. Chociaż roślinna jest, bo tutaj widać jakieś zboże, jakieś pola są. Ale tutaj robią jakieś części do statków. Tutaj pokażę. Wycofnę. Wycofam w taką drogę. O, ale kurwa, Anglicy. Gość idzie, a ci nie pokażesz. Coś jedzie czy nie i trzeba na tym. Trzeba powoli na wyczucie. FedEx gdzieś podjechał. Teraz już chuj. No i dobra, przełączone, kamera przełączona. Czemu nie ma takich telefonów? Raz w życiu miałem jakiegoś Samsunga, w którym normalnie nagrywało się, robiło się zatrzymaj nagrywanie i można było kamerę przełączyć. Jakie to było super. Ale wtedy jeszcze nie nagrywałem, dopiero teraz wiem, że to byłoby super. Wiecie, z przodu na tył aparatu kamerę się przełączało. Super sprawa. Gdzie my to mamy jechać? Na celny urząd, no właśnie. Już jeden film macie. Znaczy no, jak nagrywam, to jeszcze nie macie. Ten drugi nagrywam. Taka miejscóweczka elegancka. Bardzo ładne tereny, duże obłoty. Czasami się martwię. Tak jeździ się właśnie po tych różnych... może zadupie, to nie zadupia są, ale... Czasem mówię, jak będzie takie murki jak listonosz pad, to mówię, kiedyś naczepa ten murek zabierze ze sobą. Więc byłoby ciekawe. Dobra, jedziemy, na co tu gadać. Pewnie nudno, no bo coś, to kawałek drogi, terenów wiejskich i tyle. Ale chyba lepsze to niż nic. Fajne drzewa, nie? Płot Rutkowskiego przypomina. Thank you.
drzewa się na drogę się no, wchodzą. Konary. Czasami widać, jak tam właśnie połamane są gałęzie, trzeba uważać, jak jeszcze w szczególności, no ja to ciągam megę, nie? Ale nie jest aż taka wysoka, tam 4 metry, może 4,4 będzie miała. Tam ponad 4 metry delikatnie, ale o, zobaczcie, jakby można tutaj ściągnąć. No, po samym praktycznie. Można dach rozwalić, jak nie wiem. A jak Anglicy mają nawet 4,80 naczepy, takie wysokie, to nie wiem, czy by tutaj przejechał. Jaka super okolica, co? Jeszcze w takich miejscach mógłbym mieszkać. Nie żadne miasta, nie żadne nic, tylko właśnie taka okolica. Ograniczeń, czy tam 50. No zobaczcie, tutaj tak wąska droga, 40 mil, to gdzieś koło 60 na godzinę, nie? To tak. Chyba koło 60. Przejedziemy sobie przez tą miejscowość, podziwiamy i to będzie chyba takie nagranie. Ja w nocy jechałem, znaczy w nocy, no gdzieś 20 była. Do 19, do 20. No to ciemno było, to tak nie widziałem tego, ale właśnie te w niektórych miejscach konary, które wystawały na drogę, no to zaskoczyły mnie i było takie dosyć hamowanie, czy co to w ogóle, czy przejdzie, nie? Czy takich trzasków nie słychać, bo mi się obija. Telefon mi się obija, bo oparłem go też o nawigację. Puścił od razu, to jest fajnie. Starsza kobietka, nie wiem, czy widzieliście. Wszystko widzicie, jest ogarnięci są. No ja lubię właśnie jeździć po Anglii. Po autostradach to tak niespecjalnie, ale lubię właśnie po takich
po takich miejscach pojeździć. Wiadomo, że non stop się nie da, no bo się nie da, nie? Ciągłej na boku żółtej, czy tam białej, bo Anglicy sobie tak znaczą, że jak macie na krawędziach jezdni przy chodniku, czy tam gdzieś podwójną ciągłą, to nie można parkować, nie? No ale to nie było, no to spoko, nie? No i tam utrudniałem trochę ruch, to tam, żeby ktokolwiek zatrąbił, czy żeby cokolwiek komuś to przeszkadzało, czy tam chwilę poczekał, aż samochody przejechały, absolutnie nic. Nie wiem, czy to są wyrozumiali, czy po prostu tak wyjebane mają. Ale też nie zawsze, nie? No jakby staje konar bliziutko. Dach mógłby być do klejenia. Sobie opuszczę, nie? Wypoziomuję.
chodzi o to, żeby go podnieść 20 cm, 30. Czasem to jest dobre 3-4 cm. Nocą całkowicie to inaczej wyglądało.
niego, żeby to dobrze łapać. Tak samo denerwujące ci, co kierunki w prawo wpuszczają, wyjeżdżając na rondo. I tak ten kierunek trzyma, a jedzie na wprost. Kierunek się włącza, przynajmniej ja tak uważam, jak z ronda zjeżdża. A nie na wjazd na rondo. Po co? Komu? Chyba, że zawracam, no to, ale to też jest niepotrzebne. Idziemy na busa i dobra, i to by było na tyle, bo już zaczyna się autostrada.